Witajcie. Dzisiaj jest 2 kwietnia, jest to Międzynarodowy Dzień Czytania Bajek Dzieciom, ale również Dzień Świadomości o Autyzmie. Jako samorząd szkolny bardzo chcielibyśmy Was zaprosić do wysłuchania bajki, bajki o rodzinie, w której pojawia się autyzm. Tą bajkę możemy Wam zaprezentować fragmentami dzięki uprzejmości Fundacji ING Dzieciom, ING Bank Śląski. Na stronie Fundacji znajdziecie całą tą bajkę. Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i przeczytania całej bajeczki. Bajka jest naprawdę pouczająca, bardzo wzruszająca. My jako samorząd szkolny chcielibyśmy właśnie tą bajką uczcić jednocześnie oba święta. Mam nadzieję, że i Wam ta bajka się spodoba. Zapraszam. Kosmita, Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Kiedy Kosmita pojawił się w rodzinie państwa Jelonków, nikt nawet nie podejrzewał, że jest Kosmitą. Nawet on sam. Może dlatego, że przybył w przebraniu. Zawinięty w kocyk, w czapeczce z pomponem i w śpiachach w misie. A może dlatego, że był dokładnie taki jak inne bobasy. Łysy i różowy. Nie wiadomo. W każdym razie, kiedy rodzice przywieźli go ze szpitala, Ola była szczęśliwa, że w końcu ma brata. Wolałaby co prawda siostrę, ale co tam. Najważniejsze dla Oli było to, że nie jest już jedynaczką i że będzie mogła prowadzić na spacerze prawdziwy wózek. Tak jak jej najlepsza przyjaciółka Julka, która już od roku miała siostrę. Siostra Julki, Zuza, była strasznie fajna. Dużo się śmiała, lubiła gilgotki i noszenie na rękach. Jak się jej pokazało jakąś zabawkę, to biegła do niej na czworaka. A jak Ola i Julka śpiewały jej piosenki, to klaskała i podskakiwała na pupie. I to było bardzo śmieszne. Więc trudno się dziwić, że Ola już nie mogła się doczekać, kiedy będzie się tak mogła bawić z własnym bratem. Bo na razie tylko leżał, patrzył w sufit, jadł i siusiał. Ale mama powiedziała, żeby Ola była cierpliwa, że już niedługo, jak brat trochę urośnie. Więc Ola była cierpliwa. A brat dostał imię i zaczął rosnąć. Urosła mu głowa i nóżki. I rączki też mu urosły, tak, że już łapał za szczebelki łóżeczka i siadał. A potem zaczął wstawać. Ale ciągle nie chciał się z Olą bawić. Nawet na nią nie patrzył, tylko bez przerwy gapił się w karuzelę nad łóżeczkiem albo w firankę. A Oli było przykro. Popatrz na mnie! Prosiła Ola i podawała mu najładniejszą grzechotkę. Kasper brał grzechotkę, ale na Olę nawet nie spojrzał. Ani troszkę. Jakby Oli w ogóle nie było, jakby była przeźroczysta. No a co to za przyjemność mieć brata, który nas w ogóle nie zwraca uwagi? Jak nie chcesz się ze mną bawić, to oddawaj! Powiedziała kiedyś i wyrwała Kasperowi grzechotkę z rączki. A wtedy on się rozryczał jak syrena alarmowa. I oczywiście przybiegła mama i nakrzyczała na Olę. I to było bardzo niesprawiedliwe. Dlaczego on udaje, że mnie nie widzi? Zapytała Ola i też się rozpłakała. Przecież on jest jeszcze malutki, powiedziała mama. A ty jesteś starsza i powinnaś być mądrzejsza. No to Ola próbowała być mądrzejsza. Ale to nie było łatwe, zwłaszcza kiedy u Julki widziała jej siostrę, która była zupełnie inna. Kacper prawie w ogóle się nie śmieje. Poskarżyła się w końcu Julce. Trzeba do niego dużo mówić. Wtedy się uśmiechnie, pouczyła ją Julka. Ale ja do niego mówię. Wszyscy do niego mówimy, oburzyła się Ola. I żeby udowodnić Julce, że naprawdę mówi, nachyliła się nad łóżeczkiem i zawołała. Kacper, Kacper! Ale Kacper ani drgnął i dalej wpatrywał się w swoją błyszczącą karuzelę. Źle mówisz, pokręciła głową Julka. Tak trzeba mówić. Kacperku! A kto tu jest? No kto tu jest? Popatrz na Julcin, no popatrz. Niestety, to też nie zrobiło na Kacperku najmniejszego wrażenia. Dziwne, wzruszyła ramionami Julka. Wszystkie małe dzieci się cieszą, jak się tak do nich mówi. Twój brat jest chyba popsuty. Sama jesteś popsuta, powiedziała Ola. I obraziła się na Julkę, ale nie na długo, bo po pierwsze... Julka była jej najlepszą przyjaciółką, a po drugie, gdzieś bardzo w środku, Ola czuła, że z Kacprem rzeczywiście jest coś nie tak. Jakby mieszkał w szklanej kuli. Pomyślała sobie kiedyś, patrząc, jak jej mały brat siedzi na kocyku, na środku pokoju i cały dzień puka czerwonym klockiem w podłogę. I niczego nie chce.
ani mamy, ani taty, ani jej, Oli. Jakby oni wszyscy byli niewidzialni. Chciała nawet o tym powiedzieć rodzicom, ale jakoś nie było okazji, bo rodzice bez przerwy się Kacprem zachwycali, że taki grzeczny i prawie nie płacze i że taki śliczny jak aniołek, a spokojny jak dwa aniołki. I w ogóle nie przejmowali się tym, że kiedy go brali na ręce, to się tak dziwnie wyginał do tyłu i wierzgał. On chyba nie lubi przytulania, powiedziała kiedyś Ola. Ale mama tylko się roześmiała i powiedziała, że to normalne, bo chłopcy nie są takimi pieszczochami jak dziewczynki. I przytuliła Olę, która bardzo lubiła przytulanie. A potem mama miała już coraz mniej czasu na przytulanie Oli, bo Kasper zaczął chodzić. A właściwie nie chodzić, tylko od razu biegać. Biegał i biegał po mieszkaniu, dopóki nie upadł, albo nie wpadł na coś. No i bez przerwy nabijał sobie guzy. A rodzice bez przerwy musieli go łapać albo zasłaniać rogi od stołu, żeby nie wybił sobie zębów czy oka. Czasami Kasper przestawał biegać. Brał wtedy lalkę albo misia i wkładał do pudełka. A potem wyjmował i znowu wkładał. Wyjmował i wkładał, wyjmował i wkładał, wyjmował i wkładał. Chcesz? Przykryjemy go kołderką? Powiedziała kiedyś Ola i przykryła misia kołderką. A Kasper wziął kołderkę i wyrzucił daleko, na drugi koniec pokoju. I znowu wkładał misia do łóżeczka i wyjmował, wkładał i wyjmował. A Oli było przykro. Tak samo jak wtedy, kiedy brat siadał na podłodze w kuchni i wpatrywał się w drzwiczki od piekarnika, a właściwie w swoją twarz, która się w nich odbijała. Wtedy Ola zaczynała biegać między Kasprem i kuchenką. Tam i z powrotem, że brat chociaż na chwilę przestał się gapić w piekarnik i spojrzał na nią. Ale Kasprowi wcale nie przeszkadzało bieganie Oli. Zachował się, jakby jej w ogóle nie było. I bez ruchu wpatrywał się w piekarnik, jakby oglądał film, którego nikt inny nie widzi. Ole bardzo to wszystko denerwowało, ale rodzice tylko się śmiali i mówili, że z Kaspra jest prawdziwy myśliciel. Ale przestali się śmiać, kiedy przyjechała do nich w odwiedziny ciocia Ela. Przyjechała i oczywiście od razu zaczęła zachwycać się Kacprem, że taki śliczny, że ma kręcone włoski i długie rzęsy. Cmokała mu nad uchem i ćwierkała, a on oczywiście w ogóle na to nie zwracał uwagi. Wtedy ciocia Ela przestała cmokać i ćwierkać i powiedziała nagle okropnie poważnym tonem: powinniście pójść z nim do lekarza, on chyba nie słyszy. I rodzice poszli z Kasprem do lekarza i z Olą, bo nie mieli jej gdzie zostawić. Najpierw do jednego, który powiedział, że z uszami Kacpra jest wszystko w porządku, potem do drugiego, który powiedział, że ten pierwszy miał rację, a potem do trzeciego i czwartego, i piątego, i szóstego. Ale po co, to już Ola nie wiedziała, bo rodzice zamiast się cieszyć, że Kacper słyszy, byli coraz bardziej zdenerwowani i w ogóle nie mieli czasu z Olą rozmawiać. Więc Ola tylko siedziała w jednej poczekalni, a potem w drugiej i w trzeciej i czekała. Rodzice też zachowywali się tak, jakby na coś czekali, na coś niemiłego, a wieczorami, kiedy myśleli, że Ola już śpi, szeptali w kuchni. Ale Ola nie spała. I właśnie wtedy, leżąc w łóżku z misiem Rubertem pod pachą, po raz pierwszy usłyszała to dziwne słowo na A i bardzo się przestraszyła. Mój brat ma autyzm, powiedziała na drugi dzień Julce, szeptem i na ucho, jakby mówiła zaklęcie. A gdzie on go ma? Też szeptem zapytała Julka. Nie wiem, odpowiedziała Ola. Aha, pokiwała głową Julka. Ale co to jest? Nie wiem, odpowiedziała Ola. To zapytaj rodziców, poradziła Julka. Kochany Aniele Stróżu, ja nie wiem, czy ty jesteś naprawdę, ale widziałem cię na obrazku w książce i byłeś piękny. To pomyślałem, że pewnie jesteś też dobry i mi pomożesz. Ja nie wiem, czy mogę do ciebie pisać, bo ja jestem kosmitą. Tak mówi Ola, moja siostra. A kosmici chyba nie mają swojego anioła, ani stróża, ani żadnego. Ale ja cię bardzo potrzebuję, bo ja jestem nieszczęśliwy.
Ja myślę i czuję tak samo jak inne dzieci i chciałbym się tak samo zachowywać, ale nie umiem. Ciągle robię dziwne rzeczy i wszyscy myślą, że jestem głupkiem, ale mnie naprawdę ubrania bolą, dlatego krzyczę jak mama mnie ubiera. I światło mnie boli, i hałas, dlatego chodzę w kominiarce. Wtedy mi się nic nie stanie, bo jestem schowany. Ale rodzice chyba tego nie lubią i nie chcą, żebym kąpał się w kominiarce. Ale ja muszę. Wtedy się tak nie boję wszystkiego. I muszę się zawijać w koc i włazić pod materac. Lubię być taki ściśnięty, wtedy się uspokajam. Ale nie lubię, jak ktoś mnie dotyka. Nawet mama. To niemiłe. Ja wiem, że mamie jest przez to przykro i Oli, i tacie. I przykro im, jak wrzeszczę. A wrzeszczę zawsze, jak mnie boli, albo jak się boję. A bolą mnie różne hałasy. Ja je słyszę nawet przez kominiarkę. Na przykład jak dzwoni telefon, to mi się wydaje, że on mi dzwoni w głowie. I boję się spuszczania wody w ubikacji. I deszczu się też boję, jak on pada. To tak jakby ktoś strzelał. Za to lubię dźwięk odkurzacza, ale przedszkola nie lubię. Rodzice mnie zapisali, ale chodziłem krótko, bo mnie tam nie chcieli. I dobrze, bo ja też ich nie chciałem. Nie lubię, jak jest dużo dzieci. Wtedy się boję. One strasznie hałasują. Wolę być sam, tylko z mamą. Ale mama nie może być ciągle ze mną. Musi robić inne rzeczy. Nie lubię tego. I myślę, że przedszkola są głupie. Tam się nic nie robi, tylko leży na dywanie i udaje głupiego, żeby ci dali spokój. Nikt nie wie, że umiem pisać. To moja tajemnica. I teraz już twoja. Zaopiekuj się mną, proszę. Papa, Kacper. Najgorsze było to, że Ola nigdy nie wiedziała, co Kacper zrobi. Czasami był miły i bawili się razem na huśtawkach, albo grali w piłkę. Ola bardzo to lubiła, bo wyglądali wtedy jak zwykły brat z siostrą. Ale tak było tylko wtedy, kiedy byli sami na podwórku. Jak tylko na placu zabaw pojawiały się inne dzieci, Kacper przestawał się bawić i stawał nieruchomo jak słup soli. Albo rzucał się na ziemię i kopał. Jak wtedy, kiedy przyszły jej koleżanki i chciały zagrać w piłkę. I Ola miała ochotę udawać, że wcale go nie zna. A znowu ostatnio uparł się, żeby przesiadywać na połamanej zielonej ławce w parku. Jak tylko wchodzili do parku, biegł prosto do tej ławki. Siadał i wpatrywał się w rzeźbę anioła z utłuczonym nosem, która stała obok. I za nic nie chciał się ruszyć. Chodźmy, Kacperku, trochę dalej. Tam są całe ławki. I inne ładne rzeźby, prosiła mama, ale on robił te swoje oczy kosmity i jakby nie słyszał. On tylko udaje. Jak ma zdrowe uszy, to musi nas słyszeć, powiedziała Ola i nachyliła się nad bratem. Czemu udajesz, że nas nie słyszysz? Wrzasnęła. Wrzasnęła tak głośno, że mama aż podskoczyła, a z drzewa obok uciekły wszystkie ptaki. Tylko Kacper ani drgnął. I wtedy pomyślała, że może on naprawdę jej teraz nie słyszy. Ale w takim razie, co słyszę? Czy Kacper ma chory mózg? Zapytała Ola tatę, kiedy wrócili do domu. To nie takie proste, westchnął tata. Mózg Kacpra jest zdrowy, ale jego części nie mogą się ze sobą dogadać. Uszy słyszą, ale mózg przesyła popsuty dźwięk. To tak jak w telefonie komórkowym, kiedy jest słaby zasięg. Głos może wracać i uciekać. Rozumiesz? Ola pokiwała głową, że rozumie, ale tak naprawdę wcale nie była tego pewna. Ani czy rozumie, co mówił tata, ani czy to prawda. Bo może było zupełnie inaczej. Może w głowie Kacpa mieszka jakiś kosmiczny ludzik, a Kacper z nim rozmawia i dlatego nie słyszy tego, co mówi do niego Ola i rodzice. Rodzice nie wierzyli w kosmicznego ludzika. Bez tego mieli już dość kłopotów. Na przykład z karmieniem Kacpra. Po pierwsze, Kacper nie mógł jeść całego mnóstwa rzeczy. Ani mleka, ani cukru, ani frytek, ani nawet lodów. Rodzice mówili, że Kacper ma głodujący mózg i że mu to szkodzi. Ola nie rozumiała, jak lody albo czekoladowy batonik mogą komuś zaszkodzić, skoro są takie pyszne. I było jej żal brata. Ale jednocześnie była zła, bo przez ten jego głodujący mózg sama nie mogła jeść przy nim słodyczy, żeby jemu nie było żal.
Nie jedz przy nim słodyczy, prosiła mama. Więc Ola nie jadła. Ale wiadomo, że nic już tak nie smakuje, jak trzeba się z tym chować w pokoju i jeść potajemnie. Po drugie, Kacper nie umiał jeść. Albo nie chciał umieć. Albo jedno i drugie. Często uciekał od stołu, rzucał jedzenie z talerza, wkładał ręce do cudzego obiadu albo wypluwał wszystko z buzi na podłogę. A jak dostał nie swój kubek albo inną niż zwykle łyżkę, zaczynał wrzeszczeć i potrafił nawet z tej wściekłości zwymiotować. To było obrzydliwe i Oli odechciewało się wtedy jeść. Tylko przy zupie ogórkowej było inaczej. Bo Kacper uwielbiał zupę ogórkową. Od zupy ogórkowej nigdy nie uciekał ani na nią nie pluł. Siadał wtedy grzecznie i zjadał całą do końca. Ale przecież nie można jeść codziennie zupy ogórkowej. Ola pamiętała, że kiedyś, kiedy Kacpra jeszcze nie było, chodziła z rodzicami w niedzielę do restauracji. I to było bardzo fajne. Kelner mówił do niej jak do dorosłej. I były serwetki na kolanach, i picie w ozdobnych szklankach. Ale od kiedy pojawił się Kacper, byli w restauracji tylko raz. Usiedli przy stoliku pod oknem. Kacper też usiadł grzecznie i obwąchiwał obrus. Jak przyszła pani kelnerka, to ją też obwąchał. Ale ona była bardzo miła i udawała, że tego nie widzi. Więc tata zamówił na obiad różne pyszne rzeczy. Dla Oli pizzę, a dla Kacpra zupę ogórkową. I wszystko byłoby dobrze, dopóki Kacper nie zaczął jeść tej zupy. Zjadł trochę, a potem zaczął nią pluć. Jaki śliczny chłopczyk. Szkoda tylko, że źle wychowany, powiedziała pani w kapeluszu, która siedziała przy stoliku obok. Ola miała ochotę kopnąć tę panią w kostkę, ale tylko spuściła głowę. Mama i tata też nic nie powiedzieli. A potem Kacper się zesikał na krzesło. I już więcej do restauracji nie poszliśmy. Ja nie chcę takiego kosmity, nie chcę takiego brata, rozbeczała się Ola w domu. Przykro mi, ale innego nie masz, powiedziała mama bardzo spokojnym głosem. Ale Ola wiedziała, że mama wcale nie jest spokojna. Ale jego nie chcę, nie chcę, nie chcę. Ola nie mogła przestać płakać. Przez niego śmieją się ze mnie w szkole i wy się ciągle przez niego kłócicie. Dlaczego on się tak zachowuje? Dlaczego nie może być normalny, skoro normalnie wygląda? Wtedy mama przestała udawać, że jest spokojna i nakrzyczała na Olę, żeby się ucieszyła, że Kacper ma autyzm, a nie na przykład zespół Downa. Ale ja bym wolała, żebym miał zespół Downa, wrzasnęła Ola. Wtedy wszyscy od razu wiedzieliby, co mu jest. I nikt nie zadawałby tych głupich pytań, dodała już ciszej, bo nagle zobaczyła wpatrzone w nią wielkie oczy Kacpra. Siedział w kucki pod drzwiami od kuchni i znowu wyglądał tak, jakby wszystko, ale to wszyściutko rozumiał. Idź do swojego pokoju, powiedział tata. I Ola poszła, ale nawet jak zamknęła za sobą drzwi, słyszała, jak mama płacze w przedpokoju. Przepraszam, powiedziała Ola, kiedy wieczorem mama przyszła powiedzieć jej dobranoc. Moja mała dziewczynka. Ja też przepraszam, powiedziała mama i przytuliła Olę bardzo, bardzo mocno. Zupełnie tak samo jak dawniej, przed Kacprem. Siedziały tak długo i Ola wiedziała, że już nic nie musi mówić, bo mama i tak wszystko rozumie. Nie musisz się wstydzić Kacpra. On nie jest tobą, a ty nie jesteś nim. Pamiętaj o tym, odezwała się w końcu mama. Ale to mój brat. Pociągnęła nosem Ola. W ramionach mamy znowu zachciało jej się płakać. Ale już inaczej. Bardziej z radości niż ze smutku. A ty jesteś jego siostrą. Najlepszą, jaką ma. Naprawdę? Zapytała Ola. Naprawdę, powiedziała mama. Ale to nie znaczy, że musisz być za niego odpowiedzialna. I nie musisz być dzielna. I masz prawo być czasem zła, i smutna, i wściekła. To normalne w każdej rodzinie, że czasami się za kogoś nie, że czasami się kogoś nie cierpi. Ale my jesteśmy nienormalną rodziną, szepnęła Ola. My mamy w domu kosmitę. Nie jesteśmy nienormalni. Jesteśmy tylko inni.
a to dlatego, że od Kacpra niczego nie możemy wymagać. Za to on wymaga od nas bardzo dużo, powiedziała mama. I potrzebuje nas bardziej. Bardziej niż my jego? Zapytała Ola. Tak to już jest z kosmitami. Trzeba nauczyć się z nimi żyć. Chociaż to czasami bardzo trudne, powiedziała mama i przytuliła Olę jeszcze mocniej. Ale za to nie każdy może mieć swojego własnego kosmitę, zachichotała nagle Ola. A potem obie zaczęły się śmiać, bo nagle zrobiło im się bardzo wesoło, chociaż wcale nie wiedziały dlaczego. Kochany Aniele Stróżu, ja już wiem, że ty jesteś naprawdę, nie tylko na obrazku. Widziałem cię na spacerze w parku, ty też mnie poznałeś, prawda? Musiałeś mnie poznać, po łyżce, wszędzie ją ze sobą zabieram. Siedziałem na ławce i patrzyłem na ciebie już kilka razy. Wczoraj też, pamiętasz? Dziękuję, że mi się pokazałeś, teraz już wiem, że się mną opiekujesz i jest mi trochę weselej. Chociaż tak w ogóle to jest mi smutno. Ola mnie nie lubi, ja też siebie nie lubię. Przeze mnie mama krzyczała na Olę, ale ja i tak jej zazdroszczę. Chciałbym być taki jak Ola, nawet jakby rodzice na mnie krzyczeli. Oni są dla mnie mili, bo boją się, że zacznę pluć i wrzeszczeć. Ale Ola ma koleżanki i kolegów i wszystko umie, śmiać się, bawić, przytulać do mamy i taty i mówić umie. A ja nic, rodzice na nią krzyczą, ale i tak ją wolą, ja wiem. Ale nie dlatego, bo psem jej urodziny, naprawdę. To wszystko znowu przez ten hałas. Jak wszyscy zaczęli trąbić, nie mogłem wytrzymać. Ja wiem, że zamiast krzyczeć, powinienem mówić, ale mówienie jest bardzo trudne. Aniele Stróżu, czy ja będę kiedyś mówił? Bo ja umiem tylko powtarzać, a ja bym chciał mówić tak jak inni, ale nie umiem. Jak kiedyś zostałem z Olą sam w domu i chciałem ciastko, to ona kazała mi powiedzieć, że chce, ale nie powiedziałem, bo ja nie umiem mówić na zawołanie. Naprawdę chciałbym inaczej. Wiem, że jest ze mną źle. Mnie też jest ze sobą źle. Ola jest zła, że nie mówię i że ciągle potrzebuje mamy i że musi chodzić ze mną na podwórko, bo raz przyszły koleżanki Oli i grały w piłkę. I ja też chciałem z nimi grać, ale nie umiałem powiedzieć. Jak chciałem powiedzieć, to zaczynałem krzyczeć i wtedy Ola chciała mnie zabrać. A ja nie chciałem iść, to się położyłem i kopałem w ziemię. I potem się wszyscy na mnie patrzyli, a Ola była wściekła i się wstydziła. Ona często się za mnie wstydzi. I rodzice też. Dlatego prawie nigdzie ze mną nie chodzą. Raz byliśmy w restauracji, ale zrobiłem siku w majtki i więcej nie pójdziemy. To nawet lepiej, bo ja nie potrafię ładnie jeść. Ale ciężko ładnie jeść, jak jest coś śliskie, jak jajko albo galaretka. Albo jak chrupie, bo wtedy strasznie głośno trzeszczy mi w głowie. Ja lubię tylko gładkie jedzenie, jak kaszka. Ale w restauracji nie ma kaszek. A najbardziej na świecie lubię zupę ogórkową. Aniele Stróżu, naucz mnie ładnego jedzenia, żebym mógł kiedyś pójść do restauracji i zjeść ze wszystkimi swoją zupę ogórkową. Kacper. Kilka dni później w domu państwa Jelonków pojawił się pan Marek. Miał sweter, dżinsy, jasne włosy i był bardzo sympatyczny. Przywitał się z rodzicami i z Olą, a potem poszedł do pokoju Kacpra. Od tej pory przychodził codziennie, specjalnie po to, żeby się z Kacprem bawić i rozmawiać. Albo po prostu siedzieć obok, nawet jeśli Kacper w ogóle nie zwracał na niego uwagi. Najfajniejsze w panu Marku było to, że nie zadawał głupich pytań ani niczemu się nie dziwił. Zupełnie niczemu. Ani temu, że Kacper go obwąchuje, ani temu, że pluje do zupy, ani że leży zawinięty w kocek naleśnik, ani że nosi czapkę kominiarkę. I co było najdziwniejsze? Pan Marek chyba Kacpra lubił. Tak po prostu i mimo wszystko. Rodzice powiedzieli, że pan Marek jest terapeutą ze specjalnego ośrodka dla autystów, ale Ola nie dała się nabrać. Chociaż pan Marek wyglądał zupełnie zwyczajnie, i tak wiedziała, że jest najlepszym na świecie specjalistą od kosmitów. Czy pan wyleczy mojego brata? Zapytała któregoś dnia, kiedy najlepszy na świecie specjalista od kosmitów zakładał kurtkę w przedpokoju. Niestety autyzmu nie da się wyleczyć, pokręcił głową pan Marek. To po co pan do nas przychodzi? Zdziwiła się Ola. Żeby łatwiej wam się ze sobą żyło, powiedział pan Marek. Żeby Kacper umiał powiedzieć, kiedy jest mu za gorąco albo za zimno, kiedy jest głodny, a kiedy chce mu się pić, kiedy jest zły, a kiedy coś go boli. Bo bardzo ciężko żyć, kiedy nikt nas nie rozumie.
i Ola musiała przyznać mu rację. Dzięki panu Markowi i zabawie z telefonem Kacper zaczął mówić niektóre wyrazy zupełnie wyraźnie, bo okazało się, że o wiele łatwiej jest mu mówić do słuchawki, niż kiedy patrzy na czyjąś twarz. A rodzice nie byli już tacy zmęczeni i mieli dla Oli więcej czasu. Teraz, kiedy pan Marek wychodził, tata ćwiczył z Kacprem, a Ola robiła z mamą różne fajne rzeczy. Szła na spacer albo po prostu sobie rozmawiały. I to już było bardzo dużo. To właśnie pan Marek namówił Olę, żeby spróbowała się z Kacprem bawić. Ale on chyba nie lubi, powiedziała Ola. Nie lubi się bawić, bo nie umie sam wymyślić żadnej zabawy, wyjaśnił pan Marek. I poradził, żeby zaczęła od puszczania baniek. Takich zwykłych, mydlanych przez słomkę. Więc Ola wzięła kubek do mycia zębów, wlała tam wodę i mydło, a potem zaczęła puszczać bańki. Wychodziły piękne, bo dodała płynu do mycia naczyń. Więc Ola puszczała bańki, a Kacper podskakiwał i je łapał. Biegali z bańkami po pokojach i po kuchni, nawet po balkonie i to było bardzo fajne. Kacprowi chyba też się podobało, bo kiedy płyn się skończył, wziął Olę za rękę i zaprowadził do łazienki, żeby zrobiła jeszcze. I nawet sam dodał płynu do naczyń. A Ola była szczęśliwa, że w końcu robili coś razem. I właśnie od czasu tych baniek Kacper zaczął Olę naśladować. Wystarczyło, że pokazała mu, co ma robić, a on robił to samo. Na przykład brała rozpęd w przedpokoju, krzyczała hurra i skakała na kanapę. I Kacper robił dokładnie to samo. A najfajniejsze było, że jak skakali, to rodzice wcale nie byli źli, że kanapa się popsuje i nawet się śmiali. Ola była pewna, że gdyby skakała sama, nie byliby tacy zadowoleni. I wtedy po raz pierwszy od dawna pomyślała, że to całkiem fajnie mieć brata. Oprócz skakania na skakance Ola nauczyła jeszcze Kacpra grać w piłkę i skakać w gumę i w klasy. Nauczyła go też zapinać guziki i jeszcze jeść nożem i widelcem, zupełnie samemu. To niby żadna sztuka, ale nie dla każdego. Wcześniej Kacpra karmiła mama albo tata, a jak czasami jadł sam, to tylko łyżeczką i zupę i ziemniaki i wszystko. Więc jak kiedyś Ola pokazała mu, jak się kroi kotlet i Kacper spróbował i mu się udało, to rodzice nie mogli uwierzyć i mama powiedziała, że to niesamowite, bo ona już kilka razy próbowała go tego nauczyć, ale jej Kacper wcale nie chciał naśladować. I Ola była bardzo dumna. Aż kiedyś, przypadkiem, zdarzyło się coś zupełnie odwrotnego. To Ola zaczęła naśladować Kacpra. Bo Kacper zawsze robił różne dziwne rzeczy. Na przykład kręcił się w kółko. I jak przyjechało na ich osiedle Wesołe Miasteczko, to poszli tam z rodzicami. No i Kacper, jak tylko zobaczył karuzelę, to oczywiście zaczął się kręcić. Na trawie, koło kasy. Rozłożył ręce na boki i jak samolot wirował w kółko. I wtedy Ola, chociaż zupełnie nie wiedziała dlaczego, też zaczęła się kręcić razem z nim. Kręcili się i kręcili, coraz szybciej, aż w końcu upadli na trawę i leżeli, a świat wokół nich wirował i wyglądał zupełnie, ale to zupełnie inaczej. A Ola po raz pierwszy zobaczyła, że może się czegoś nauczyć od Kacpra. A jak to zobaczyła, to się trochę przestała bać tych wszystkich dziwnych rzeczy, które Kacper robił. I wstydzić się też trochę przestała. Dlatego kiedy któregoś dnia przyszła do nich pani od ubezpieczeń, a Kacper akurat biegał po domu i wyśpiewywał wszystkie reklamy z telewizji, jakie znał, to zaczęła śpiewać razem z nim. I nagle się okazało, że to jest bardzo fajna zabawa. Kacper śpiewał, a ona mu odpowiadała i na odwrót. I to było tak, jakby naprawdę rozmawiali. Ale twój brat ma niesamowitą pamięć, powiedziała z podziwem pani od ubezpieczeń. Bo on jest bardzo zdolny, powiedziała tylko Ola i wzruszyła ramionami. Ale tak naprawdę czuła się tak, jakby stał się prawdziwy cud. Ale prawdziwy cud stał się naprawdę kilka dni później, kiedy Ola bawiła się lalką na kanapie. Właśnie czesała tę porcelanową z lokami, kiedy przyszedł Kacper i wziął ją za rękę i zaczął ciągnąć. Ola wiedziała, że jak Kacper się na coś uprze, to nie ma rady, więc poszła z nim do komputera. A tam na monitorze było napisane tak. Cześć Ola, to ja Kacper. Teraz piszę do ciebie list, ale potem idę do kuchni na obiad. Przyjdziesz? Dziś jest ogórkowa.
Najpierw pomyślała, że to jej się śni, bo przecież jej mały brat nie umie pisać. A potem pobiegła do mamy i zaprowadziła ją do komputera. I wtedy mama się popłakała. I Ola też się popłakała. Ale nie wiedziała dlaczego. Czy dlatego, że Kacper okazał się taki zdolny? Czy dlatego, że po raz pierwszy nazwał ją po imieniu Ola? Mój kochany Aniele Stróżu, chciałem Ci podziękować za Pana Marka. On jest bardzo miły. Rozmawia ze mną tak, jakbym był normalny. I wie, że ja go rozumiem, chociaż prawie nie mówię. I tylko on od razu wiedział, że muszę powtarzać słowa, bo dopiero wtedy je rozumiem. A do tego uczy mnie mówić, ale nie tak zwyczajnie, tylko przez telefon, bo się okazało, że tak jest o wiele łatwiej, bo nie muszę wtedy na nikogo patrzeć. Rodzice bardzo chcą, żeby patrzeć na nich przy mówieniu. To głupie. Mówią, że nie słucham, jak nie patrzę, a to nieprawda. Tylko ja nie lubię patrzeć, ludzie mają dziwne twarze i zamiast słuchać, zaczynam się śmiać. Do tego ruszają ustami i brwiami i jeszcze mrugają oczami. Jak to wszystko widzę, to już zupełnie nie rozumiem, co mówią. A przez telefon jest lepiej. I pan Marek mnie ciągle chwali, że robię postępy. To chyba znaczy, że nie jestem taki całkiem głupi, prawda? Ja bardzo lubię, jak się mnie chwali. Wtedy dużo bardziej się staram. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeszcze jestem szczęśliwy, bo Ola się ze mną bawi. I nauczyła mnie grać w piłkę. I zapinać guziki. I samemu jeść widelcem. I nożem też. I nawet kręciła się ze mną w kółko i chyba jej się spodobało. Ola jest kochana. I rodzice też. Potrafią już rozróżniać, kiedy krzyczę, bo jestem smutny, a kiedy zmęczony. Pan Marek ich nauczył. I teraz już się tak nie boję, że zostanę sam. Bo kiedyś bardzo się bałem. A najbardziej, jak mi się przyśniła taka wielka, śliska żaba i powiedziała, żebym się schował do budy, bo mnie nie warto kochać. Obudziłem się i strasznie płakałem. Wtedy przyszła mama i pocieszyła mnie. A i tak już nie zasnąłem. Leżałem i podnosiłem palcami powieki, jak mi opadały, żeby nie było ciemno. Bo ja się boję, jak jest ciemno. Aniele Stróżu, czy myślisz, że ja się kiedyś przestanę bać? Kacper. Ostatniego dnia wakacji Ola razem z tatą pojechała na wieś kupić prawdziwy miód. Pan pszczelarz zaprowadził ich do pasieki i pokazywał ule. I wtedy to się stało. Z jednego ula wyleciały nagle pszczoły i zaczęły lecieć prosto na tatę i Olę. I na pana pszczelarza. Leciały całą chmarą, więc Ola i tata zaczęli szybko biec, a pszczoły ich goniły i okropnie bzyczały nad głową. Ola słyszała tylko to bzyczenie i strasznie się bała, że zaraz ją użądlą, więc najszybciej jak mogła biegła zaciśniętymi oczami przed siebie. I z tego strachu krzyczała i cały czas machała rękami. Na szczęście pan pszczelarz naprawdę znał się na pszczołach i szybko udało mu się zaprowadzić je z powrotem do ula. Tak, że nikogo nie użądliły. A kiedy już siedzieli bezpiecznie w samochodzie. Razem z kilkoma wielkimi słoikami złotego miodu Ola powiedziała: jak dobrze, że nie było z nami Kacpra. Na pewno bardzo by się przestraszył, jakby go te pszczoły zaatakowały. A tata pomyślał chwilę i powiedział coś dziwnego. Wiesz, córeczko, mi się wydaje, że Kacpra ciągle atakują pszczoły. Tylko zupełnie inne, bo dla niego cały świat jest jak wielka, brzęcząca pszczoła. Wszystkie dźwięki, słowa, obrazy, zapachy, każdy niespodziewany dotyk i on ciągle się przed nimi broni. I ciągle się boi, że go ugryzą, dlatego się chowa do środka, tak? Szepnęła Ola, która bardziej czuła niż rozumiała, co tata ma na myśli. Chyba tak, pokiwał głową tata. A Ola już nic nie powiedziała, bo wciąż dobrze pamiętała, jak bardzo się bała tych prawdziwych pszczół. Dlatego, kiedy po wakacjach poszła do szkoły i na plastyce mieli narysować swojego ulubionego bohatera, Ola narysowała, no właśnie, pani nie bardzo wiedziała kogo, więc zapytała, to kosmita czy pszczelarz, Olu? To mój brat, odpowiedziała Ola. A czemu jest taki dziwnie ubrany? Pytała dalej pani. Bo nie chcę, żeby go świat bolał, powiedziała Ola. Bo ja go bardzo kocham. I po raz pierwszy w życiu nic a nic jej nie obchodziło, że niektóre dzieci zaczęły się śmiać. Kochany Aniele Stróżu,
Dzisiaj narysuję ci obrazek. To ja i moja siostra Ola. Ona się mnie już nie wstydzi, wiesz? Jeszcze chciałem ci powiedzieć, że już bardzo rzadko sikam w majtki. Dziękuję ci bardzo, że się mną opiekujesz, Kasper.